tam, gdzie Warta kończy swój bieg i wpada do Odry, rozciąga się szeroka dolina. Kiedyś ten podmokły teren, warciańskie błota, zalewane przez wody obu rzek, porastał las łęgowy. Obecnie dolina Dolnej Warty jest osuszona i ekstensywnie zagospodarowana, co nie przeszkadza istnieniu niezwykle atrakcyjnych siedlisk przyrodniczych, ważnych w skali Polski i Europy. To prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Sercem tego obszaru jest Słońsk, wieś gminna licząca około 3000 mieszkańców. Mieści się w powiecie o najmniejszej średniej gęstości zaludnienia w Polsce. Mieszkańcy tego obszaru postanowili postawić na turystykę i znaleźli niezwykły sposób, by przyciągnąć w te strony gości. Towarzystwo Przyjaciół Słońska powołało do życia Rzeczpospolitą Ptasią. Nowatorską inicjatywę, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków i promowanie regionu. Stała się ona motorem napędowym do rozwoju oferty turystycznej okolicy, prawdziwym strzałem w dziesiątkę, udowadniając, że z natury można czerpać, nie szkodząc jej. Paszport Rzeczpospolitej Ptasiej może otrzymać każdy niezależnie od narodowości, wyznania, płci, wieku i koloru skóry, komu drogie są sprawy ptaków i środowiska. Rzeczpospolita jest republiką demokratyczną. Pierwszy prezydent jest powołany z Towarzystwa Przyjaciół Słońska. Kadencja trwa 3 lata. Zawsze to musi być członek Towarzystwa Przyjaciół Słońska, żeby był prezydentem. No ja już jestem 3. kadencję. Jak tylko możemy, tak po prostu nagłaśniamy tą naszą miejscowość. I myślę, że nam się udało, bo jest ponad 2,5 tysiąca obywateli z 11 krajów świata. Startowaliśmy w kilkunastu konkursach, zajmowaliśmy nieraz czołowe pierwsze miejsca. Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek, które już wymyśliłam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze powstał Park Narodowy, zanim powstał Park Krajobrazowy, także już dawno, tak pomyślałam sobie, że może ta turystyka się właśnie kiedyś rozwinie i że będzie na to zapotrzebowanie. Dużo osób przyjeżdża, ale nie zna ptaków, nie zna, nie wie, nie rozpoznaje. Nawet trudno czasem je dostrzec, bo no, tak się spaceruje i no, nic nie widać. Ale jeżeli przewodnik wybierze się z lunetą, udostępni lornetki gościom, to zupełnie to zaraz się wzrok poprawia, zaraz więcej widać i, no i ludzie są bardzo zadowoleni, bo okazuje się, że żuraw to jest jednak inaczej wygląda niż czapla przy bliższym poznaniu, także no jest o czym opowiadać, jest to ciekawe, ptaki są niezwykle ciekawe, mają bardzo ciekawe zachowania i też no nie każdy przyjedzie i od razu wszystko wie, a jest to no inspirujące i potem ludzie sami zaczynają się interesować, kupują sobie sprzęt, przyjeżdżają, obserwują. Ta turystyka się rozwija, jest wiele miejsc takich w Polsce, chociaż no, trudno znaleźć rzeczywiście no, takie konkurencyjne do Ujścia Warty, ponieważ obszar jest nieduży, ptaków jest dużo i no, są jakby łatwo dostępne do obserwacji. Oczywiście z zachowaniem pewnych zasad, no bo nie wszędzie można wejść, nie wszędzie my też no jakby polecamy, no bo pierwsza rzecz nie szkodzić. Mamy też taki kodeks obserwatora ptaków, czyli taka działalność edukacyjna tutaj jest prowadzona. Chodzi o to, żeby ich nie niepokoić, nie płoszyć, w żadnym wypadku nie podchodzić do gniazd, bo jest, no człowiek jest ciekawy i zaraz by chciał wszystko dotknąć, zobaczyć, a to jednak szkodzi, więc no staramy się udostępniać ten teren, ale z zachowaniem wszystkich zasad, oczywiście zasad udostępniania w Parku Narodowym i no, żeby nie szkodzić. Wycieczki z wykwalifikowanym przewodnikiem, ornitologiem to element oferty Biura Turystyki Przyrodniczej Dudek. Grupy turystów pod opieką fachowca wędrują słynną betonką, czyli betonowym traktem prowadzącym przez środek doliny i podziwiają niezwykły spektakl natury. Pani Iza prowadzi także działalność agroturystyczną, zapewnia miejsce noclegowe, z których właściwie przez cały rok korzystają turyści, fotografowie przyrody, filmowcy i naukowcy. Co roku wiosną w Słońsku odbywa się zlot obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, spotkanie ptasiarzy, w ramach którego odbywają się wycieczki na teren parku, prelekcje i projekcje filmów o tematyce ornitologicznej, spotkania ze specjalistami. Na każdym zlocie w wolnych wyborach wybierany jest ptak roku, którego podobizna zdobić będzie pieczątkę Rzeczpospolitej Ptasiej przez kolejne 12 miesięcy. Zbieranie pieczątek w paszporcie to rytuał obywateli ptasiego państwa.
Są tacy, którzy mają komplet, 13 stempli z każdego zlotu. Raz w roku robimy taką imprezę edukacyjną. Chodzi o to, żeby popularyzować tę wiedzę, a także jest wycieczka z przewodnikiem. No i też znowu, to jest impreza nie masowa, bo spodziewamy się tam stu kilkudziesięciu osób z zewnątrz, oczywiście plus jakieś organizatorzy, wystawcy, to pewna grupa się zbierze, ale chodzi o to, że jest to znowu pretekst do wybrania się z miasta, z domu i ludzie chętnie przyjeżdżają, także . Przyjeżdża naprawdę sporo uczestników. I ci oprócz noclegu, oprócz hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych, to jeszcze kupują w sklepach, muszą zatankować paliwo, zwiedzają ten Słońsk. Oprócz przyrody jest jeszcze historia. Dlaczego przyjechałem? Po prostu dlatego, że kocham ptaki od wielu lat, właściwie od dziecka dokarmiałem w tej chwili. Jestem jednym ze współorganizatorów na forum ogrodniczym takiej akcji Ratujmy polskie ptaki, a konkretnie Ratujmy polskie wróble. No i od tego się po prostu zaczęło. Zaczęła się wędrówka po Polsce, zaczęła się wędrówka po lasach za ptakami. Rozlewiska tutaj na przyjściu Warty są przepiękne. Jest, powiem szczerze, jedno z nielicznych w Polsce skupisk ptaków przelotnych, których właściwie w innych rejonach Polski się w ogóle nie zauważy. To jest takie hobby, które się rozwija w naszym kraju. No, ludzie mają cel, żeby wyjechać, a to akurat, kiedy mamy ponad 200 gatunków ptaków, które można tutaj zobaczyć, to warto. Nie tylko ekoturystyka kwitnie w okolicach ujścia Warty. W ochronę ptaków włączają się także okoliczni rolnicy, zarabiając dzięki temu pieniądze. Jednym z elementów, który funkcjonuje cały czas obok tych ptaków, to jest człowiek. Człowiek ze swoimi krowami, a innymi zwierzętami, czy to w górach są owce, czy gdzieś jeszcze konie. A tutaj mamy bardzo dużą hodowlę bydła. Jest produkcja intensywna, taką jaką mamy w Europie Zachodniej, gdzie każdy zagon, każda łąka jest obsadzona bardzo dużą ilością sztuk bydła, 3-4 osobniki na hektar przeliczeniowy. My w naszym parku i podobnie w otulinie parku na obszarze Natura 2000 promujemy ekstensywny wypas, czyli w naszym wypadku jest to pół dużej sztuki na przeliczeniowy hektar. Także widać różnicę, natomiast też to jest możliwość koszenia. Jeżeli ktoś nie ma bydła, się zajmuje produkcją siana, musi grzecznie poczekać do końca okresu lęgowego, bo ptaki są naszym priorytetem. A dlaczego to jest takie ważne? No bo to są ptaki, które gnieżdżą się w terenach otwartych. Czyli ta najpopularniejsza czajka, czarno-biały ptak, który kojarzymy z wczesną wiosną, na łąkach, podmokłych pastwiskach, przy rzekach, jest ptakiem, który buduje bardzo skomplikowane gniazdo, czyli dołek w ziemi, gdzie składa 4 jajka, ale siedząc, wysiadując te jajka, ptak musi widzieć wokół, co się niego dzieje. Więc przy zarośniętej łące, jeszcze jakichś krzakach, jest to niemożliwe i takich terenów unika. U nas jeszcze są te tereny na dużych powierzchniach i dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe i jeszcze mamy te ptaki. Tak jak powiedziałem, jak skończą się lęgi, woda zejdzie, a wtedy zapraszamy, wręcz pilnujemy, żeby rolnik, który dzierżawi grunty od parku, czy ma swoje tereny poza parkiem, żeby wykonał te zabiegi, do których się zobowiązuje. Z ponad 8 tysięcy hektarów w Parku Narodowym, a prawie 6 tysięcy hektarów jest objęte umowami na wykonanie zabiegów ochronnych polegających na wypasie lub koszeniu, żeby chronić siedliska dla ptaków we wszystkich okresach fenologicznych w ciągu całego roku, ale z naciskiem na ten najważniejszy, czyli okres lęgowy od marca do końca czerwca w naszym wypadku. Dopiero od 1 sierpnia możemy kosić, nie? Między innymi wylęgi są, nie? Muszą się odchować. No i zostawia się zawsze od 5 do 10 tak procent, najlepiej 7% niewykoszonego, nie? No tam jest pokarm i mogą gdzieś się schować te ptaszki.
przypadku akurat naszej działalności to zupełnie nam to nie przeszkadza, że jest to obszar Natura 2000. Ja uważam, że to wręcz przeciwnie, to jeszcze lepiej, no bo to też jest jakaś reklama, bo nie każdy teren zasługuje na objęcie taką formą ochrony, a to nie jest oczywiście obszar zamknięty, tylko tu jest użytkowanie dopuszczone w takim zakresie, w jakim my to robimy. No, żeby nie naruszać tych zasad i tego przedmiotu ochrony, o którym mówią dyrektywy ptasia i siedliskowa. I to robimy, tylko robimy to zanim ta Natura 2000 tutaj powstała, to my to po prostu już robimy. Działania Towarzystwa Miłośników Słońska odbiły się szerokim echem. Doceniono sposób, w jaki mieszkańcy promują swój region i wspierają jego rozwój, wykorzystując przyrodniczy potencjał regionu. Rzeczpospolita Ptasia dla wielu stała się modelowym przykładem czerpania z bogactw przyrody, rozsądnego gospodarowania na obszarze Natura 2000. Dostaliśmy takie wyróżnienie w konkursie Komisji Europejskiej jako pierwsi w Polsce w pierwszej edycji za rozwój turystyki na terenach chronionych. To jest taka nagroda EDEN w 2009 roku. No to właściwie takie prestiżowe wyróżnienie, ale przy pomocy Polskiej Organizacji Turystycznej jakby korzystamy z tego wyróżnienia i no, mamy kontakty w Europie między innymi destynacjami wyróżnionymi, a także no, jest to pewna forma reklamy. Na naturze można zarobić w podwójny sposób. Raz, że przyjeżdżają, mam kontakt, ja powiem o swoim gospodarstwie agroturystycznym i koleżanki. Mamy kontakt z ciekawymi ludźmi, bo naprawdę przyjeżdżają ciekawi ludzie z nazwisk, ciekawi fotograficy i to, co nie wiem, to dowiaduję się od nich. Ale przyjeżdżają też, jak nie przyrodnicy, to przyjeżdżają w ogóle ciekawi ludzie. Człowiek ma z nimi kontakt, wymianę spostrzeżeń, wymianę zdań. Co się dzieje?